bieżącym oraz dla powiatu 10-25. To jest ten udział, jeśli chodzi o podatek. Informacje, jeżeli chodzi o CIT, to oczywiście szacujemy to po wpływach, po realizacji, po obserwacji, jakie te wpływy są realizowane w poprzednich okresach. Również przyjęta została informacja wojewody lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej wielkościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa, bo wykonujemy ich zadania zlecone. Z zakresu zadania zlecone powierzone gminie, zadania zlecone powierzone powiatowi i te wielkości zostały wpisane w takiej wielkości, o jakiej poinformował wojewoda. Tak samo jak dochody, udział w PIT-ie czy subwencja, również przyjęta jest wielkość, o jakiej miasto Lublin zostało powiadomione. No i oczywiście wnioski złożone przez wydziały, biura, jednostki organizacyjne, które realizują zadania i są zadania realizowane niektóre odpłatnie, a więc te wszystkie informacje zostały uwzględnione. I w uzasadnieniu dość szczegółowo omówiono wszystkie planowane źródła, wszystkie przychody, rozchody, przychody, koszty zakładu budżetowego i dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, który to jest prowadzony przez oświatę. Pani skarbnik, proszę nam przypomnieć PIT-u, nasz udział w PIT-ie w CIT. Dla gminy jest to 38,16, a dla powiatu 10,25. Mówimy o PIT-ie. O PIT-ie. A CIT jest dla powiatu jeden, nie pamiętam. Ale dla gminy przynajmniej. 10 z kawałkiem. Dla powiatu. Ja to znajdę i powiem. Nie ma sprawy, ale nie ulega zmianie. Tak? Nie ulega zmianie od lat. To tylko PIT ulega zmianie, a CIT nie. Tam jest 10 chyba z groszem, nie? Tak, ja zaraz, ja to mam tutaj informację, zaraz pani radnej to odczytam i powiem dokładnie, bo to już jest od dawna ustalone i nie zmienia się, stąd też nie podajemy tego. Oczywiście planowane dochody europejskie zostały uwzględnione zgodnie z zawartymi umowami. Chyba tyle o dochodach, bo oczywiście wzięto pod uwagę informacje ministra, informacje wojewody, kalkulacje dochodów własnych zgodnie z założeniami i jednostki, które zaproponowały dochody, które realizują, na przykład Zarząd Transportu Miejskiego z biletu, czy też MOPR, czy też inne jednostki, które pobierają opłaty. Czy też wydziały nasze, wydział mienia na przykład, które realizuje dochody z majątku i wszystkie inne wydziały, które realizują jakiekolwiek zadania, które są realizowane odpłatnie, czy też pozyskują dochody, to te wszystkie dochody wpływają do budżetu, czyli wszystkie jednostki budżetowe, które realizują jakiekolwiek dochody, wszystkie dochody odprowadzają do budżetu z wyjątkiem dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych przez jednostki oświatowe, czyli dochody pochodzące z wynajmu sal, basenu, czy też jakieś inne jeszcze usługi, jeśli są świadczone. Również na tym rachunku dochodów własnych mogą być opłaty za wyżywienie. Ja mam takie pytanie. Oczywiście szczegóły nie będą istotne. W tym roku zapomniałam, nie miałam czasu zwrócić się o wnioski wszystkich instytucji, które składają jako propozycje do budżetu. My już mamy te zaproponowane Radzie. I proszę mi powiedzieć, jeśli zapytam, jaki procent przyjęto w przypadku dowolnej jednostki organizacyjnej, na przykład Centrum Kultury. Planowano przykładowo na sumę X, a myśmy przyjęli 80 czy 70%. Proszę. Jeśli chodzi o proponowane dochody, to tutaj nie operujemy procentem.
operujemy rzeczywistością, czyli te jednostki, które mogą pobierać opłaty z tytułu wykonywanych zadań, mają jakieś zawarte umowy, mają wiedzę i przyjmujemy zgodnie z wnioskami. Jeśli Centrum Kultury, który to przykład pani radna zgłosiła, jeśli wynajmuje salę, czy też wykonuje jakieś wydarzenie kulturalne, które jest odpłatne, to oczywiście wie, jakie pobiera dochody. I przyjmujemy w takiej wielkości, jaką tą wielkość zgłasza ta jednostka, czy to jest stary, który ma bilety za wydarzenia w teatrze stary. Przyjmujemy nie procentem, tylko tak, jak jednostka zgłasza przychody swoje, czy dochody. To ja może doprecyzuję, bo chodzi mi o to, chociażby po ostatnim spotkaniu na Komisji Kultury, Galeria Labirynt, przekonywał nas dyrektor, no i słusznie, i cieszymy się z tego, iż coraz to więcej jest organizowanych imprez, mówiąc ogólnie kulturalnych, wystaw, konferencji, które przynoszą dochody. I dlatego pytam, czy w porównaniu z rokiem, który realizujemy, te dochody, no, te propozycje dochodów planowane wzrosły, czy one są przybliżone do tych, które mamy w obecnym roku? Dochody realizowane przez jednostki są przybliżone do tego roku. Nic takiego nie dzieje się, żeby wzrosły te dochody. Oczywiście, tak jak instytucje kultury, które mają osobowość prawną, mogą zarabiać. Mogą zarabiać i oczywiście jako instytucje kultury osoby prawne nie odprowadzają tych środków do budżetu, tylko pokrywają część swoich kosztów z uzyskanych przez siebie dochodów. Natomiast dotacja jest dotacją podmiotową do instytucji kultury i uzupełnia pokrycie kosztów. Oczywiście mogą jak najwięcej zarabiać. Ja to niejednokrotnie powtarzałam do instytucji kultury, że mając osobowość prawną, mogą również zarabiać na niektórych wydarzeniach, które realizują, czy też zadania, które realizują. Także to przyjmujemy tak, jak jednostki nam tutaj proponują, jak szacują, co zrobią w danym roku i ile mogą uzyskać dochodów. I jeszcze jedno ogólne pytanie, jeśli mogę. Pani strażnik, jeszcze nie interesuje, bo nawet z decyzji, jakie podejmujemy, zmiany uchwały budżetowej i z rozmów z dyrektorami, mamy bardzo dużo zadań zleconych. To są zadania chociażby realizacja 500+ i innych. I wiem, że poprzez media pojawiały się informacje, iż pieniądze na czas nie wpływały. Natomiast my jako gmina Lublin realizujemy to zadanie używając, mówiąc kolokwialnie, własnych środków. Później natomiast te środki są przesyłane. Czy to nas trochę kosztuje i czy analizując jakby ogólnie, nie o szczegóły, ten obecny rok? Jeśli chodzi o otrzymywane dotacje z budżetu państwa, to w zasadzie nie pamiętam takiej sytuacji w tym roku, żebyśmy musieli założyć swoimi środkami, ponieważ te wypłaty są podzielone, tak jak na przykład 500+, są podzielone co kilka dni dokonywane wypłaty, składamy wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie środków, w zasadzie wypłacamy wtedy, kiedy te środki wpłyną. To są duże środki, jeśli chodzi w tej chwili o zadanie 500+ czy 300. A więc tu raczej nie zakładamy. A czy opóźnienia z tego powodu są, że nie ma takich opóźnień, ponieważ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie podzielił alfabetycznie, w jakich dniach te osoby otrzymują środki i przekazuje się. Zresztą to wymagało też uzgodnienia z oddziałem banku PKSA, który na początku nie był w stanie obsłużyć wszystkich naszych klientów, którzy pobierają różnego rodzaju zasiłki. Tu na Królewskiej tworzyły się kolejki i udało nam się porozumieć, że z MOWR-em ustaliliśmy, że grupują i są różne terminy. Nie ma
decyzji określonego jednego terminu, bo wtedy wszyscy mieszkańcy szli tego dnia pierwszego. Sama ileś razy podeszłam do PKS-a na Królewską i zobaczyłam, czy faktycznie tworzą się ogromne kolejki. Faktycznie tworzą się, nawet próbowałam zachęcić, że nie muszą stać w kolejce. Można przelać, prawda? Można przelać na rachunek, jeśli dana osoba zechce wskazać rachunek. Kiedy to powiedziałam, to matki stojące z dziećmi w wózkach odpowiedziały, ale my mamy ochotę sobie przyjść i przejść się tutaj z dzieckiem. To podaję jako żarcik, ale rzeczywiście... Czy rachunek obsługi, koszt obsługi ze strony miasta to jest zerowy? Na koszt obsługi nie jest to zerowy. Mamy odpowiedni udział w tych środkach na koszty obsługi. Na koszty obsługi 500 plus i 300 miasto otrzymuje oddzielnie. Ale czy to wystarcza? Gdzie, to wystarcza na obsługę tego zadania jednego i drugiego. Jasne. Dobrze. Rozpoczynamy dochody budżetu. Przepraszam, jeszcze tylko powiem, bo w porządku mieliśmy przyjęcie, punkt pierwszy, przyjęcie harmonogramu, w związku z tym, że to uczyniliśmy na poprzednim spotkaniu, ten punkt wydaje się jest wyczerpany, więc przechodzimy do punktu drugiego i rozpoczynamy odczytywanie dochodów budżetu miasta. Dział 010 rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 transport i łączność. Proszę bardzo, pierwszy pan przewodniczący do rozszyfru. Panie przewodniczący, ja chciałbym tutaj spytać o wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej. Jakie są na ten rok, bo mamy zaplanowane 72 miliony. Chciałbym spytać, jakie będzie wykonanie, bo tutaj mamy zwiększenie o kolejne 8 milionów i nie wiem po prostu, czy to będzie realne. Z drugiej strony uważam, że dajemy bardzo dużą dotację, jakby, może nie dotację, bo w tej chwili na utrzymanie jest miasta Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Transportu Miejskiego, przepraszam. Natomiast kiedyś, jak było samo przedsiębiorstwo miejskiej komunikacji, to dopłata miasta była około 30%. W tej chwili dopłacamy coraz więcej, czyli inaczej mówiąc, wpływy, jeśli by były takie, jakie są, chociaż mam wątpliwości, czy będą te założone, pokrywają zaledwie 50% ogólnych kosztów. I nie wiem, czy to jest dobre jakby rozwiązanie ekonomiczne. Wydaje mi się, że przedsiębiorstwa są zarówno w Zarządzie Transportu, jak i w MPK są bardzo duże rezerwy finansowe, a uważam, że miasto bez umiaru coraz bardziej dofinansowuje tą spółkę poprzez Zarząd Transportu Miejskiego. Odpowiem przy okazji pani radnej na temat CIT-ów. W gminie to jest 6,71, a w powiecie 1,40. Te wielkości nie ulegają zmianie. Gmina 6,71, a powiat 1,40. Wracając do pytania pana radnego Drozda, odpowiem tak, że oczywiście panie radny, ja to też pamiętam, tak to było, był zupełnie inny system świadczenia usług przewozowych. Dochody z biletów nie wpływały do budżetu miasta, tylko MPK jednocześnie realizowało, pobierało tak na swoje przychód ze sprzedaży biletów i oczywiście pokrywało koszty. Miasto dofinansowywało ulgi, jakie były wprowadzone. Natomiast w tej chwili no, nieco jest inne, a przecież jest zauważalna zmiana, jeśli chodzi o standard usług transportowych. Zakupiliśmy wiele nowych pojazdów i trolejbusów i autobusów. Jeszcze będą kupowane. Bilety są dochodem budżetu miasta. Natomiast koszty usług przewozowych są wydatkiem budżetu miasta. Jest zawarta umowa między miastem a MPK i prywatnymi przewoźnikami, którzy świadczą usługi przewozowe na rzecz pasażerów. Oczywiście
rozmawiamy o tym z NBK, aby utrzymać tą zasadę niedofinansowania w większym stopniu jak 50% ponoszonych kosztów związanych z tymi usługami. W budżecie miasta zaproponowany wydatek w wysokości 160 milionów złotych to jest właśnie dwa razy tyle, ile planujemy wpływy z biletów. Jest tutaj propozycja, że miasto uzyska 80 milionów z tytułu biletów i plus 50%, tak, to jest 160 milionów na zakup usług przewozowych. Co do przewidywanego wykonania w tym roku, my oczywiście mamy szacunek, ale być może od tamtej pory coś się zmieniło. Ja poproszę pana dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego o uzupełnienie mojej wypowiedzi. Przy czym rozdzielenia funkcji odwiedzania przewodnika to bardzo aspektowo, bo było bardzo wiele. Oprócz zagadnień prawnych, po prostu były wymogi unijne na poziomie rozporządzenia unijnego 13 przez 2007, po chociażby bycie beneficjentem środka unijnych, gdzie nie zawsze przewoźnik mógł być tym beneficjentem, ubiegały się środki unijne, po chociażby kwestie konkurencyjności, gdzie urzędy konkurencji w całej Polsce chociażby mówił, że nie może przewozić, czyli przedsiębiorca, ale jednocześnie zarządzać infrastrukturą dla innych, tak jak na przykład przystankami i tak dalej, i tak dalej. I przyczyn było bardzo, bardzo wiele. Natomiast też jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj, żeby to wyraźnie było. Ja akurat nie pamiętam poziomu wskaźnika czy dopłat, bo to co mówił pan skarbnik miasta jakby rekompensowało właśnie te ulgi. Pokrywało straty. Pokrywało straty, tak. Było, że było 30% z tytułu tych ulg. Natomiast zwróćcie państwo uwagę, że jakbyśmy się cofnęli, załóżmy na pewno już grubo ponad dekadę, do czego taka, że tak powiem, polityka doprowadziła. Jestem w stanie udowodnić, że jeżeli jakby miasto nie też była zasługa środków unijnych, nie zaczęłaby jakby w jakiś sposób, myśmy przyjęli taką metodę, że ten kupuje, czy gmina kupuje autobusy, to pewnie trochę więcej niż dekadę temu, bo to już dzisiaj NBK nie miało czy w ogóle jeździć. Także te wskaźniki są trzeba patrzeć jakby wszechstronnie, tak? Warszawa chociażby, też to jest porównanie. Warszawa do biletów dopłaca podatek warszawski około 2/3, czyli z 1/3 pokrywa się z biletów. 2/3 jest to pokrywane z budżetu miasta. U nas ten wskaźnik w różnych latach różnie oscyluje. Od 40 paru zależy, czy bierzemy wszystkie dochody z tytułu transportu do wszystkich wydatków, czy same wydatki, dochody stricte transportowe, czyli zakup 8 kilometrów jakby kontra wpływy z biletów, to jest tak jak mówię, od około 50 do 55 czy 60% pokrywa miasto. W różnych czasach, okresach to różnie bywało. Natomiast poziom wykonania, tak jak państwo powiedzieli, zwiększaliśmy tutaj dochody, czyli jest 80 milionów. Liczymy, że będzie to w tym roku około 74-75 milionów, trochę przyspieszył właśnie ten podzielnik za 10 miesięcy, mamy to prawie 60 milionów. To się charakteryzuje, że te miesiące jesienno-zimowe, one jakby są lepsze, dlatego że po prostu ludzie się przesiadają. Także liczymy, że to będzie w tym roku na poziomie 74-5 milionów. A w przyszłym roku uważam, że może być realne to wykonanie, schodzą nam duże inwestycje, które chociażby przeszkadzały w komunikacji, bo tutaj remont rodzin, mnie to zniechęca jednak takie duże objazdy, czy takie duże medykamenty, także tak to wygląda. Dziękuję bardzo. Czy propozycja zwiększenia o 8 milionów wpływów z dochodów sprzedaży biletów wynikają tylko z ewentualnie przewidywanego wzrostu ilości pasażerów korzystających z komunikacji, czy w zanadrzu są może zamiary wkalkulowano podwyżkę cen biletów? To jedno pytanie. Pytanie drugie, które jest istotne. Co jest powodem zwiększenia wcale niemałej ilości
dochodu, bo ponad 2 miliony z najmu i z dzierżawy. Wzrost tej sumy. Bok jest po poziomie panowania, ale w roku ubiegłego się nie zmienił. Jest 80 milionów i 80 milionów. Także nie zwiększaliśmy na 8 milionów. No, jeżeli o to pan mówi, to czy jest. Czy jest to urealnione, można powiedzieć? Jest to urealnione. Tak, nie za rok poprzedni było 72. Nie, my mamy inne dane tabele, 72 i kolega radny z dziś opytał te 8 milionów, nie, że wzrost. Tak, było planowane tak. 72, 84. Jest, dlatego pytam, czy to jest przewidywany wzrost, zakładacie, że będzie więcej? Dokonanie był realny, bo jeżeli chodzi o planowanie, to w roku ubiegłym było 80 milionów spływów i w roku 2020 jest 80 milionów planowane. Tak, ale dla nas jest istotne realne. My jesteśmy w listopadzie, za chwilę grudzień i planujemy rok następny i musimy opierać się na danych, które są najbardziej wiarygodne i sprawdzone. Uważam, że ten wskaźnik jest cały czas realny do wykonania z uwagi na to, co powiedziałem, chociażby zejście tych dużych remontów, które no, z powrotem zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej. Ale też nie zapominajmy o tym, że cały czas unowocześniamy infrastrukturę transportową i autobusy. Są w planach ulice z buspasami, są park and ride, zaplanowane te węzły przystankowe. To wszystko wpływa. Ale pytam o same wpływy dochody z biletów. Czy w tym, czy w ogóle jest plan podwyżki ceny biletów? Nie ma takiej decyzji i żadnych rozmów o podwyżce cel biletów na dzisiaj, natomiast to, co powiedział pan prezydent, mocno pracujemy nad projektem, który się roboczo nazywa Karta Budelaka, gdzie od razu zaznaczam, nie ma żadnych zamiarów podwyższania cennika, jeżeli chodzi o osoby uprowadzające podatek w Lublinie, natomiast może być i pewnie szanowna rada dostanie pod konsultację projekt Karta Budelaka, żeby ludziom, czy nie mieszkańcom Lublinie, nie odprowadzającym podatki w Lublinie. Tutaj zastrzegamy, że zmiana taryfikatora do góry może pójść. No a udział w podatku CIT to główny dochód, bo 37 ponad procent. PIT, przepraszam, do CIT to ma. Dobrze, dziękuję. Nie widzę więcej pytań do działu. Przechodzimy do kolejnego działu. Dział 700, gospodarka mieszkaniowa. Pan przewodniczący, teraz proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja chciałbym spytać o składniki majątkowe i z czego będziemy mieli te dochody, co będziemy sprzedawać, bo wydaje mi się, że skąd jest taki napływ optymizmu, jeśli chodzi o sprzedaż działek. Na ten rok mamy zaplanowane 11 milionów złotych dochodów ze sprzedaży działek, a na następny 55 milionów złotych dochodów. Nie wiem, czy po prostu nie jest to zbyt na wyrost. I proszę mi wytłumaczyć, jak z czego to się bierze i jakie składniki majątkowe pan dyrektor chce oprócz działek sprzedawać. Chodzi mi o nieruchomości miejskie, co jest zaplanowane jakby konkretnie. I które tereny, że tak powiem, jakieś nowe, które obejmą, gdzie są te działki nowe na terenie miasta Lublina, które będą tak jakby może nie rozkrytywane, ale jak patrzę 11 milionów, a 55, no to tutaj jest zdecydowany postęp. Ma być. Dziękuję. Dobrze, pani radna jeszcze. No ja też dodam, że bezwzględnie do tego pytania się dopisuje, bo to jest ogromny wzrost, ponad 400%. Czyli no, w jakim rejonie głównie będą te sprzedawane, bo ja nie widzę takich wolnych obszarów miejskich, które ciekawa jestem. No, to jest jedno. Podobnie jeśli chodzi o sprzedaż składników majątkowych, ponad 100% wzrasta. Więc czy mamy jakieś takie również budowle, które, czy inne obiekty, które są do sprzedaży. Natomiast jeszcze tu jest taka pozycja, która jest niepokojąca, która z kolei wynagrodzenia za umorzone udziały w spółkach miasta.
No, planowane te dochody są bardzo małe. Z czego to wynika? Dlaczego one tak maleją? Myślę, że te powody są uzasadnione. Dziękuję. Pan dyrektor, pan Witold Sadowski, to proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja spytam odwrotnie, bo mamy sprzedaż mieszkań komunalnych, wzrost jest 600 tysięcy do wykonania. Wczoraj podjęliśmy uchwałę wydłużającą 5 lat możliwość mieszkania do roku 2000, tak? Nicyśmy w tym zakresie nie. Zmniejszyliśmy sprzedaż mieszkań. Dobrze. Dziękuję bardzo. Panie dyrektor, ale jest możliwość wykupu mieszkań komunalnych powstałych do 1 stycznia 2000 roku, tak? I tu jest wydłużenie, bo było 96 wcześniej, tak samo było, ale to przepraszam, myślałem, że do 96. Nie ruszaliśmy. Przyczyna wzrostu jest wejście tak zwanej małej ustawy reprywatyzacyjnej, która od 1 maja 2020 roku, mamy nadzieję, że zwolni nam część działek od trzeciego działu ustawy o nieruchomościach, czyli zagrożonych zwrotem częściowo. Mamy nadzieję, że zostaną zwolnione tereny na Felinie. Dzisiaj Państwu nie powiem dokładnie, które działki będą do sprzedaży, bo one będą analizowane w pierwszym i drugim kwartale następnego roku pod względem możliwości rozporządzania. Będziemy prowadzili dalej sprzedaż działek na poligonie, jeszcze tam trochę zostało i uzyskujemy. Ale tylko te, które wynikają z planu przyjętego. Tak, oczywiście, tam nic innego nie mamy. Tam mamy, prowadzimy od ponad 8 lat sprzedaż działek, tam było ponad 180 działek. Ceny tych działek z każdym przetargiem nam wzrastają. Nie zostało ich dużo, około 50, natomiast cena metra no, wzrasta przetarg do przetargu nawet 20%. Planujemy również kontynuować sprzedaże, które nie zostaną zrealizowane w tym roku. Planujemy sprzedaż nieruchomości przy Piłsudskiego. Przygotowujemy, czekamy tutaj na wyrok Sądu Tamtego Komisariatu Przedszkolem. Tam jest... Tuż za targami. Tak, przy targach. Tam jest planowana inwestycja drogowa, prawdopodobnie zostanie rozpoczęta, oczywiście jak się znajdzie w budżecie, na drugi rok. I mamy nadzieję, że na drugi rok skończą się również postępowania sądowe. Państwo pamiętacie, jak się postępowania. A na szerokim są jeszcze działki do sprzedaży? Pani Rada, zapraszam do mnie do wydziału. Jak jest Pani zainteresowana konkretno, to... Nie konkretno. Panie dyrektorze, proszę tak do mnie nie mówić. O konkretnych działkach porozmawiamy i powiem Pani, pytam ogólnie i powiem Pani, kiedy jest sprzedaż. Ja pytam tylko ogólnie. Proszę tak do mnie nie mówić. Proszę na osiedlu szerokim, gdzie Pani Radna pytała, tam mamy na dzień dzisiejszy około jeszcze chyba 4 działek do sprzedaży. Będziemy kontynuowali sprzedaż Julii i Laury. Tu w zależności od tego, czy w grudniu przetarg zostanie zakończony, czy nie, to będzie 2, 3 lub 1 działka. Białkowska Góra, prowadzimy tam również sprzedaż związkowa, Klicza, Tysiąclecia, Wyżyna. Przepraszam, panie dyrektorze, ja wiem, że pan odpowiada na pytanie, ale panie przewodniczący, jak zaczniemy każdy składnik wymieniać, to nie... Ale pan radny, sobie życzył tego, więc przepraszam państwa radni. Jeżeli pan radny wycofa pytanie, to ja mogę ograniczyć to do tej ogólnej mojej wypowiedzi. Nie, że w jakim rejonie ile? Nie, no ja chciałem też pytać o wszystkie nieruchomości, do mnie, że pan sprzedać adresy. Tego naprawdę dużo chyba nie będzie. No jest, jak będzie się działo.
W zasadzie powinniśmy mieć to napisane w projekcie budżetu. Szkoda, że tego nie ma. Panie dyrektorze, proszę kontynuować. Będziemy prowadzili sprzedaż na Opolan. Mamy jeszcze trzy działki przy strefie, przy ulicy Krause Plewińskiego. Będzie trzy lub dwie, bo mamy jeszcze w grudniu przetarg na jedną z działek. Pustobójtówny, Wyzwolenia, Żelazna, Miernicza, Korzenna Mieczykowa, Farmaceutyczna, Emilii Karola Wojtyłów, Szarotkowa, Morelowa. Planujemy zamiany przy Junoszy, sprzedaż mieszkań, a jeszcze, to mówiłem, przy Piłsudskiego i jeżeli chodzi o mieszkania, w tym roku, proszę Państwa, sprzedaż mieszkań w związku z wejściem ustawy zmieniającej wieczyste użytkowanie na własność została troszeczkę wstrzymana, właściwie ona zamarła prawie na 9 miesięcy. W tej chwili dopiero ruszamy z tym, ludzie zaczynają wykupować, ale gro wniosków będzie realizowanych w roku następnym. Biorąc pod uwagę, że równieżśmy uregulowali część nieruchomości, to również rozpoczniemy sprzedaż. Mamy nadzieję, że wreszcie ministerstwo zakończy postępowania przede wszystkim na Tatarach, bo tam mamy rozpoczynane sprzedaże, a z powodu postępowania, które toczy się od 2008 roku w ministerstwie, nie możemy prowadzić tych sprzedaży. I to są na dzień dzisiejszy główne nieruchomości, które planujemy, ale tak jak powiedziałem, nie chcę tutaj mówić o szczegółach w zakresie tego wzrostu. Wiąże się to z nową ustawą, tak zwaną tą uchylającą te, ograniczającą okres zwrotów. I tutaj po analizie w drugim, w trzecim kwartale myślę, że po wakacjach pojawią się u Państwa radnych wnioski dotyczące sprzedaży tam, gdzie nam się zwolnią nieruchomości. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Treść, proszę. Chciałem Panie Dyrektorze dopytać, czy udało się sprzedać tą nieruchomość na 3 maja, czy nie, bo chyba w tym roku mieliśmy sprzedawać, czy tamtym, już nie pamiętam, po sanepidzie tą nieruchomość. Tak, oczywiście ona poszła w pierwszym przetargu. Tak. Dobrze, nie widzę więcej pytań. Przechodzimy. Jesteśmy teraz na stronie 6. Jeszcze proszę bardzo, przewodniczący. Znaczy, ja tutaj konkretnych nieruchomości nie usłyszałem za bardzo, które pan dyrektor chce sprzedać. Ale tak powtórz. Chodzi mi o budynki, nie o działki, bo pan mówił o działkach. Natomiast przy ulicy Farmaceutycznej, panie dyrektorze, to jest ta ulica tutaj koło szpitala, no, przy alejach Leśnicki. Bo nie wiem, którą tą działkę pan chce sprzedać. Tam już w zasadzie za kościołem tylko chyba jedna. Komuś wynajęta chyba na parking chwilowo. To nie wiem, tylko czy to jest ten teren miejski, czy nie. Ulica Farmaceutyczna. Panie radny, przepraszam. Nie mam numeru działki, ale tutaj mamy już uchwałę, panie radny, więc albo panu mailem dam, albo proszę sięgnąć do numeru uchwały 329/9/2019 roku. To są tak zwane resztówki na polepszenie przy Farmaceutycznej. Mamy tam drogę i pas drogowy był o wiele, wiele szerszy. Tam jeszcze jest wykonanie i są na całej długości resztówki działki gminnej, gdzie są wgrodzenia, gdzie ludzie są ogrodzeni. Myśmy tam 2 czy 3 lata temu w ramach analizy zasobu stwierdzili zajmowanie gruntów miejskich. I z powodu tej interwencji mamy cały czas tak zwane sprzedaże na polepszenie tych gruntów, gdzie ludzie samowolnie pozajmują.
Mój wydział od 2 miesięcy pracuje po 12 godzin w ciągu dnia. Pracownicy realizują uchwałę, w związku z tym w tym roku mamy, właściwie w ostatnich 2 miesiącach mamy dosyć duży wzrost. Ludzie chcą skorzystać z tych bonifikat, stąd te plany. Na dzień dzisiejszy z bonifikat skorzystało około 3000 właścicieli nieruchomości i mogę powiedzieć, że każdego dnia wzrasta ilość wniosków, które wpływają, czyli ludzie już nie czekają na realizację zaświadczenia z urzędu, ale są gotowi nawet ponieść dodatkowe pieniądze, aby skorzystać z tej bonifikaty 60% lub w następnym roku 50%. Duża grupa jest też osób, które prosi o zaświadczenie, jak te kwoty będą się kształtowały w pierwszym, czyli w tym roku, do końca tego roku, ale jest bonifikatą 50%. Niektórzy po prostu przygotowują się do wykupu na drugi rok, bo dla niektórych ludzi, sama pani radna wie, kwota 1500 czy 2000 zł czy 3, a bywają i większe, no jest kwotą, którą muszą zaplanować. Dlatego na podstawie tych wniosków czy zapytań, czy informacji, które udzielamy, do których też jesteśmy zobowiązani udzielać na piśmie, jeżeli się do nas właściciele tych nieruchomości w wieczystym użytkowaniu zwrócą, są takie założenia. Też liczymy na to, że jeżeli ludzie w tym roku, a tu już mamy końcówkę, nie skorzystają z bonifikaty 60%. Ilu ich zostanie? Pani radna, mamy około 25 tysięcy użytkowników. Mhm. Na dzień dzisiejszy mamy wydane około 5 tysięcy zaświadczeń, w tym około 2,5. Ten stan się zmienia codziennie, około 2,5 tysiąca mamy wydanych zaświadczeń, które od razu ludzie wpłacają pieniążki. Są zaświadczenia wydane bez obciążenia hipoteki, łącznie z wpływem do budżetu, oczywiście po udzieleniu bonifikaty. No, a ile na ten rok pan planuje załatwić tych spraw? Pani radna, to jest bardzo płynne. Powiedziałem, na ten moment Skarb Państwa plus budżet mamy około 4,5-5 tysięcy wydanych. Dziennie podpisujemy z moimi zastępczyniami około różnie od 100 do 200 zaświadczeń. Dobrze, czy radny Brasiu, proszę. Chciałem dopytać jeszcze o te wynagrodzenia za umorzone udziały w spółkach, o które pytała pani radna. I ostatnia rzecz, pozostałe dochody. Dlaczego tutaj jest, rok temu było 1,3 miliona założone, a teraz jest aż 10,4 miliona. Z czego te pozostałe dochody będą pochodzić? Dziękuję. Pani Skarb. Jeśli chodzi, pani radna, o te pozostałe dochody, to dotyczy to odszkodowania za spalony dom pomocy społecznej. Założyliśmy, że 10 milionów złotych miasto powinno uzyskać co najmniej w ramach ubezpieczenia. W ramach ubezpieczenia za zniszczone mienie w wyniku pożaru. Natomiast pana dyrektora Mazura poproszę o odpowiedź na temat tego wynagrodzenia. Mamy tu plan 15 milionów złotych. No cóż, ale my jesteśmy od trudnych zadań, pani radna. Musimy niestety, ale niektóre zadania równie trudne wykonywać, dlatego też mam nadzieję, że proszę też powiedzieć tak. 28 milionów. Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, jeżeli chodzi o wynagrodzenie złożonych udziałów w spółkach w 2020 roku, mamy przewidziane umorzenie z jednej spółki, czyli ZPC. Nie jest to tożsame z wynagrodzeniem wypłacanym z zysku, które jest określone w innej pozycji, jako zyski dywidendy spółek kapitałowych, w których gmina Lublin posiada udziały bądź akcje za 2019 rok. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia jest odrębną pozycją. W bieżącym roku wykonywaliśmy umorzenie NPP-u, natomiast w 2020 przewidziane jest umorzenie akcji LPG. Jest to w kwocie 15 milionów złotych.
Ale z czego to wynika, panie dyrektorze? Bo my wiem, że tam 22 miliony ma być zysk tych dwóch spółek. No to jest zysk. A tutaj te 15 milionów, to które to są te, a w tamtym w bieżącym roku było 28 milionów. Czy to jest zrealizowane te 28 milionów, w przyszłym 15? I które to są pieniądze tych spółek? Panie radny, jeżeli chodzi o bieżący rok, jest to zrealizowane. Tak jak mówiłem, jest to umorzenie wykonane w spółce MBI. Nie było żadnego umorzenia w LPC-u, natomiast na kolejny rok przewidziane jest analogiczne umorzenie LPC-u, ale w niższej kwocie, czyli 15 milionów złotych. To są środki, które spółka zgromadziła łącznie z różnych działalności w latach poprzednich. Natomiast zyskiem, pozycja zysku spółki, jest to jedynie zysk, o którym mówimy, wypracowany i rozliczany w roku budżetowym, czyli w 20 roku. I będzie to zysk za 2019 rok, czyli rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Znaczy, ja to rozumiem tak, że przedsiębiorstwa, spółki miejskie drenują kasę mieszkańców, w związku z tym oprócz tego zysku 22 miliony, to jeszcze na przykład w bieżącym roku MPMI było stać na to, żeby za 28 milionów wykupić udziały od miasta. Tak to rozumiem, tak? To są olbrzymie dochody z tego widać tych spółek kosztem mieszkańców. Dziękuję. Panie radny, nie nazwałbym tego drenowaniem, dlatego że jeżeli chodzi o taryfy NPC-u, one są ustalane nie przez samą spółkę, tylko przez URE, Urząd Regulacji Energetyki, więc spółka sama nie ustala taryf, jakie będą ponosić mieszkańcy. Natomiast jeżeli chodzi o MPI, od pewnego czasu mamy też taryfy ustalane już nie przez Radę Miasta, tak jak było to wcześniej, tylko jest to ogólnie taryfy ustalane na 3 lata. Dotychczas była to Rada Miasta, wody rządowe, natomiast obecnie są to Wody Polskie. Panie dyrektorze, zanim oddam radnemu Breszowi jeszcze głos, to w tym pytaniu chciałbym rozszerzyć, jakie są różnice podatkowe w przypadku umorzenia, w przypadku dywidendy? Jeżeli chodzi o umorzenie, to są środki, którymi dysponuje spółka. Niezależnie od tego, kiedy były wypracowane i z jakiego tytułu. Natomiast zyskiem spółki jest to tylko zysk wypracowany w danym roku, czyli za poprzedni rok obrotowy. Podatkowo jest to bardzo, bardzo podobne, jeżeli chodzi o zysk, wypłacamy go z zysku spółki netto już po potrąceniach podatkowych. Zysk spółki jest dzielony na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Część zysku zawsze zostaje w spółce, natomiast część jest przeznaczana jako dywidenda, czyli część przekazywana dla wspólników. W tym wypadku gminy dług. Czyli rozumiem, że bardziej się opłaca robić umorzenie, czyli wykup od miasta, bo uciekacie Państwo od CIT-u jeszcze, można powiedzieć, od wypłaty dywidendy, tak? Czyli że spółka nie odprowadza jeszcze CIT-u. Od dywidendy nie płaci CIT-u. Dywidendy, dlatego mówię, bo tam jest, to jest po pierwsze, a po drugie chciałem zapytać, nie o to, chciałem zapytać, a ile tych udziałów już MPWiK odkupił od miasta i RPC? Jaki procent dostaną? W roku 2009 bieżącym dokonywaliśmy tylko w MPWiK umorzenia. W LPC-u nie było przeprowadzane dotąd jakiekolwiek umorzenie. A jaki to jest procent w ogóle udziału wszystkich? Panie radny, ale jeszcze pan radny Brecz dodaj, proszę. To samo pytanie, jaki to jest procent, czyli ile te spółki, czyli MPWiK, jeżeli to jest, nie wiem, 28 milionów, to jaki procent stanowi wykup udziałów od miasta? Łącznego kapitału zakładowego spółki? Nie, pytam, ile za 28 milionów miasto sprzedało udziałów? To jest umorzenie. To znaczy, to nie jest sprzedaż, panie radny, to nie jest sprzedaż, to jest umorzenie. Czyli ile to jest procent? Może ja, jeśli też dodam, będzie łatwiej pytanie. Panie dyrektorze, ja chciałam zapytać, jaki procent
udziałów, które posiada gmina Lublin w NPWiG-u, stanowi ta wartość, to umorzenie. W ogóle. Ale pani radna, to może nie jest to wyczerpanie. Konkretnej danej spółki. Nie, no mniej więcej, no. To jest około 10%. O, jasne. Czyli wiemy ile, bo udziały są bardzo duże w naszych spółkach. Jakieś macie, to jeszcze macie pytanie? Wyczerpaliśmy. Dobrze, przechodzimy do działu na stronie przykładowej, dział 710, działalność usługowa. Pani radna Mach, proszę. Panie dyrektorze, witamy gorąco, bo mamy nowego pana dyrektora. Ja mam pytanie zarówno do realizacji zadania, dlaczego ciągle wpływy z usług kartograficznych zostają na tym samym poziomie. No, miałam nadzieję, że ten wzrost będzie większy. I od razu pytanie do cmentarzy. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń również zostają na tym samym poziomie. Myśmy podnosili opłaty w tym obecnym roku. To po pierwsze, a po drugie, planowane są inwestycje i to niemałe. I w sytuacji, w której jak widzimy bardzo smutnej sytuacji starzenia się także mieszkańców Lublina, pochówków jest coraz to więcej. Dlaczego ten wpływ jest na tym poziomie? Uważam, że powinien być większy. Natomiast jeszcze chciałam zapytać, bo to jest konkretny wydatek, natomiast chciałam zapytać, czy w ogóle państwo nie widzą potrzeby zmiany zarządzania i organizacji tak prac na cmentarzu, by nie oddawać dobrowolnie, bo mówię to wprost, dobrowolnie firmom pogrzebowym dochodów, które mogłyby wpłynąć do budżetu. Chciałabym usłyszeć, a później dopytam. Odpowiedź na to pytanie, bo ono jest bardzo ważne. Pierwszy wywołany pan dyrektor Wójcik. Proszę bardzo. Dzień dobry. Do mikrofonu, proszę. Dzień dobry. Szanowni państwo radni, tutaj opłaty są naliczane na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. To jest załącznik do tej ustawy. To są ceny no, to takie, jakie są po prostu. I tutaj ciężko mówić, po prostu wiemy, ile tych spraw wpływa co roku. Jest delikatna podwyżka przewidziana od 1 stycznia, która została uzależniona od wskaźnika chyba inflacyjnego. Ale to są jakieś groszowe sprawy. Ale Lublin się buduje, rozrasta. Tyle jest inwestycji, więc i te opłaty winne wzrosnąć. No ale to wynika z wpływających wniosków. Po prostu no, tyle, ile tych wniosków wpłynie, to tak one zostaną wycenione i jak gdyby nie spodziewamy się jakiejś odmiennej sytuacji niż w tym roku. I to chyba tyle. To też jest pozycja taka do nas 30 tysięcy rozgraniczenia. To tutaj średni koszt rozgraniczenia jednego to jest około 5-6 tysięcy. To jest łatwo podzielić na 5-6 przypadków w roku. To są generalnie spory graniczne, także ciężko nam namawiać mieszkańców do sporów granicznych, żeby zwiększać dochody. A ile teraz taka opłata rozgraniczenia wynosi? No tak jak mówię, 5-6 tysięcy, 5-6 tysięcy to są po prostu koszty upoważniamy geodetę, który jest reprezentantem organu do tych czynności. Jakby z urzędu wtedy, ale opłata jest pobierana. Tak, nie ma cennika, to po prostu zapytania ofertowe są. Jest ten koszt. No, a pozostałe te 1 300 000, tak jak mówię, to jest załącznik do ustawy, to są dosłownie od stycznia groszowe sprawy. Być może nam się poprawi sytuacja, troszkę jest planowana zmiana sposobu naliczania tych opłat geodezyjnych, która w tej chwili jest bardzo skomplikowana. Ten załącznik do ustawy to jest 17 skomplikowanych bardzo tabel. Natomiast no, to czeka w Sejmie.
Główny Krajotaka deklaruje, że nie będzie to objęte dyskontynuacją. Generalnie czekamy na przywrócenie opłaty ryczałtowej dla bandytów, która dla nas jest łatwiej naliczana, bo to byłaby opłata po prostu od powierzchni pracy geodezyjnej. Dzisiaj, tak jak mówię, to jest 17 skomplikowanych tabel i samo to naliczanie jest mocno kłopotliwe. Natomiast gdybyśmy przeszli na ten ryczałt, byłoby i szybciej, i łatwiej, i myślę, że tam w granicach kilkunastu procent można by liczyć, ale nie więcej, na wzrost. Dziękuję. Dobrze, dziękujemy. Teraz o odpowiedź na drugie pytanie. Nie widzę, czy jest pani dyrektor Stefańczyk, czy ktoś się reprezentuje? Cmentarze. Wyszła na chwilę, to też nie żeby. Dobrze, to jakieś jeszcze pytanie państwo macie do tego działu? Jeśli nie ma, to powrócimy za chwilę. A, jest pani dyrektor, proszę bardzo, zapraszamy do mikrofonu. Do mikrofonu zapraszamy. Pani dyrektor, słyszała pytanie, padło od pani radnej. Pani radna, w skrócie powtórzę pytanie, proszę bardzo. Pani dyrektor, ja chciałam zapytać... Do mikrofonu. Dlaczego wpływy, czyli dochody, bo to nie jest tożsame, zostają na takim samym mniej więcej poziomie jak w obecnym roku. Z tych inwestycji, jakie nawet chociażby planujemy, podejmując wczoraj zmiany budżetowe, nowe alejki, ścieżki, więc będzie dużo pochówków. Społeczeństwo się starzeje i wiemy, że z ogromnym żalem, że tak jest, ale takie fakty są, tych pochówków jest coraz to więcej, więc dlaczego na takim poziomie? Podnieśliśmy w obecnym roku również opłaty, jeśli chodzi o koszty związane z pochówkiem. I ostatnie pytanie, czy pani dyrektor nie widzi zmiany albo w ogóle potrzeby uzyskać poprzez zmiany prowadzenia działalności na cmentarzu przez spółki komunalne, które są powołane, które spowodują, że te wpływy będą większe, żebyśmy my nie musieli tyle z budżetu dokładać. Ja mam na myśli udostępnianie spółkom pogrzebowym terenów i budowy grobów, które są prywatnie później rozliczane przez te spółki. Ja wiem i cały Lublin wie, że jest to bardzo, bardzo dochodowy interes. Czy nie widzi pani potrzeby, by ewentualnie spółka komunalna miejska zadania te realizowała i dochody byłyby wówczas w budżecie gminy, a my nadal zlecamy to, oddajemy, mówiąc ogólnie, to zadanie firmom pogrzebowym. Pani dyrektor, proszę bardzo. Jeżeli chodzi o dochody zaplanowane na 2020 rok, więc one są zaplanowane na podstawie uchwały, która będzie obowiązywała jeszcze w tym przyszłym roku. I to są dochody związane z korzystania z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych. I za pierwsze półrocze 2019 roku dochody te wynosiły 642 tysiące. Więc przyjęliśmy ten sam wskaźnik zachowania i wpływu dochodów, ponieważ nic się w tym wypadku nie zmieni. I najbardziej adekwatnym odniesieniem do ustalania wpływów, to było pierwsze półrocze i drugie bieżącego roku. Także gdyby zwiększylibyśmy i zmienili uchwałę, wtedy moglibyśmy jak gdyby planować wzrost wpływów i dochodów z opłat cmentarnych. Ponieważ tego nie przewidujemy, chroniąc jak gdyby mieszkańców miasta, i zresztą ta uchwała jest obowiązująca jeszcze i planowane były nie podniesienie tych opłat jeszcze przez okres dwóch co najmniej lat, więc te dochody urealnione są i takie wpływy zostały zaplanowane.
A drugie pytanie? Drugie pytanie, jeśli chodzi o budowę grobów, więc w świetle wyjaśnień prawnych prawo do budowy grobów to ma tylko i wyłącznie osoba do pochówku. Ponieważ u nas okres zimowy bywał taki trudny, a warunki gruntowe na cmentarzu na Majdanku, gdzie występuje przede wszystkim siwa, to nie są grunty jak na cmentarzu warszawskim piaski, że można prowadzić było te prace i zapewnić ciągłość pochówków na cmentarzu, więc kopią je firmy wybrane przez spółkę, której powierzone zostało zadanie administrowania cmentarzem. Natomiast nie ma żadnych przeszkód, żeby administrator, czyli spółka w tym momencie, nie wskazywała miejsc do pochówku i nie wprowadzane były indywidualne również kopania grobów, jeżeli ktoś by sobie tego życzył. I to nie jest zabronione. Natomiast czy w działalności spółki powinniśmy zlecić kopanie spółce? Tak naprawdę kopanie grobów nie powinno być usługą zarobkową i ja bym tu nie liczyła na wielkie wpływy do gminy i przede wszystkim są to jeszcze rozważania prawne. Na dzień dzisiejszy tyle mogę powiedzieć. Pani dyrektor, a ja jeszcze dopytam, ale nie jest, litera prawa nie zabrania, by utworzyć podmiot, który by budował te miejsca do pochówku. Nie zabrania. Analizując na przykład protokoły kontroli NIK-u, jest to zabronione. Tak? A teraz, a jaka jest kontrola, dlaczego później państwo nie stosują taką oto ścieżki, bo wiem, że tak jest, że firma X, to co pani mówi, na zewnątrz zlecacie, buduje te, pani dyrektor mi podpowie, jak to się nazywa właściwie, część, którą chowamy zmarłych. Tak. Czy w momencie, kiedy zostaje wybudowane przez firmę, bo one są wybudowane, przykryte płytami betonowymi, a dalej to już rodzina decyduje, co dalej. Nie oddają do dyspozycji waszej. Tuż po wybudowaniu i firma nie powinna mieć nic do tego. Dlaczego są jakieś dziwne praktyki na lubelskim cmentarzu? Przepraszam, zanim pani dyrektor. Pani radny, ja mam tylko prośbę taką. Pani radny, pani dyrektor odpowie, tylko skupmy się bardziej na tym, co mamy w budżecie. Ale tak, to jest. Bo przechodzimy w rozważania. Pani radna ma bardzo ciekawe pomysły, natomiast wykraczają one poza no, niejako dziedzinę budżetu 2020. No i będąc na stronie 6, przypomnę, że sobie w dochodach mamy 27 stron. Tak szczegółowo rozważając każdy temat, będziemy tutaj siedzieć nad samymi dochodami do północy. No myślę, że nie, ale to jest te działania i ta odpowiedź ma związek z dochodami do budżetu. Proszę pani dyrektor. Dlaczego nie dysponujemy? Dlatego, że ani spółka, ani gmina nie wykłada środków finansowych i ktoś, kto wyłożył, a były wybrane firmy przez spółkę LPGK, bo był ogłoszony tam przetarg nieograniczony doświadczenie tego rodzaju usług, mają prawo do dysponowania, tak? Jest to ich majątek. Gdybyśmy wykupili jako gmina, dysponowalibyśmy grobami. I wtedy moglibyśmy sprzedawać na obecną dobę niemiec. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Przechodzimy do kolejnego działu. 7.50 administracja publiczna. Nie widzę pytań. Przechodzimy do działu 752 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Nie,
Nie widzę pytań. Przechodzimy do działu 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich programem, z poborem. Pani Przewodnicząca, mam proszę. Jesteśmy w dziale 756. No i znowu mówiliśmy o spółkach komunalnych naszych, wpływy z zysku z jednoosobowych spółek. Ogromne. Główne, słucham? Ale ja pytam tutaj, czy tylko to dotyczy tej jednej spółki? Pan dyrektor Masz, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Wpływy z zysku spółek gminy Lubin. Możemy tutaj mówić o dwóch spółkach, to nie jest tylko LPS, to jest LPS i LPG. Inne spółki również przynoszą zyski, natomiast tak jak w przypadku TBS-u nie są wypłacane. Wypłacamy zysk tylko z dwóch spółek, LPG i LPS. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan radny, przewodniczący, bardzo dziękuję panie przewodniczący. Ja mam takie pytanie odnośnie podatku od nieruchomości, ale to też wiąże się z kolejnym rozdziałem, czyli opłatą za parkowanie w sprawie opłatnego parkowania. Znaczy ostatnio Rada Miasta podjęła decyzję o podniesieniu opłat w obu tych przypadkach. Mam pytanie, czy budżet 2020 uwzględnia tę zmianę. Chcę się zapytać a propos tej opłaty za parkowanie, z tego opłatnego parkowania, czy jest tutaj uwzględniona opłata dodatkowa? Widzę, że ona nie jest odrębnie wyznaczona. Chciałbym najpierw na ten temat jeszcze poznać odpowiedź. Dziękuję. Kto z Państwa? Może Zarząd Dróg i Mostów? Proszę bardzo. Ja jeszcze... Proszę bardzo. Do mikrofonu proszę. Do mikrofonu pani. Odpowiadając na to pytanie, no to jest zaplanowana ta opłata dodatkowa i utargi to nie jest odrębne, tylko to są w tym rozdziale zarówno opłata dodatkowa, zarówno wpływy z parkomatów. Jako jeden po prostu. Jako jeden tak. I czy to uwzględnia coś, to podwyżka, bo Rada Miasta... Jest uwzględnione 600 tysięcy wzrostu w stosunku do tego roku. Zgoda, tylko Rada Miasta już nie podjęła właśnie decyzję o wzroście opłat, chociażby opłaty dodatkowej, wzrostu opłaty za parkowania, tak samo podatek od nieruchomości nam wzrósł. To swoje pytanie. Wiem, że podatek od nieruchomości nie do pani dyrektor pytanie. Ale odpowiadając na pytanie o to opłatę dodatkową, no nie możemy zakładać, ile osób będzie, być może ta wzrost tej kwoty za parkowanie bez biletu jakby zmobilizuje do tego, żeby to utargi. To jest no takie, opłata jest, ale my nie prowadzimy proces windykacji. Zgoda, ale tak jak o co innego. Chodzi mi o to, że wczoraj podjęliśmy decyzję jako Rada Miasta o wzroście opłaty dodatkowej z 50 na 100 zł. Tak, i jest to ujęte. I jest to ujęte. Tak. I tak samo dotyczy to podatku od nieruchomości, prawda? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję bardzo. Jeszcze jakieś pytanie, proszę przewodniczący, proszę. To znaczy, pani skarbnik mówi, że to zostało ujęte, to nic nie zostało ujęte, bo chciałem powiedzieć, że plan, który państwo przedstawili, zakładał karę 150 zł, a takiej kary wcale nie ma, więc nie wiem, co zostało ujęte. To wszystko jest takie troszeczkę na wodzie pisane. No ale załóżmy, że wypośrodkowaliśmy, było 50, miało być 150, jest 100, ale to niewielkie pieniądze. Ja chciałbym poprosić pana dyrektora jeszcze, aby wskazał, jaki zysk będzie wypłacony z LPC-u, a ile z MPWiG-u, bo nie wiem, która spółka ile po prostu zapłaci. Także proszę o odpowiedź na to pytanie i następnie chciałbym poprosić panią skarbnik, aby wskazała tutaj jakby w poszczególnych rozdziałach, które dochody będą mniejsze.
Szczególnie chodzi mi o podatek szpitu czy szpitu, dlatego że na dwóch ostatnich sesjach ciągle słyszeliśmy narzekania, że w związku z działaniami rządu te podatki będą mniejsze niż były. Więc proszę mi pokazać, w których działach Państwo zaplanowali mniejsze wydatki szpitu niż w roku ubiegłym. Na początek pan dyrektor Mazur, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zyski z poszczególnych spółek, one nie są rozdzielone. Jest to łącznie kwota przewidziana jako wypłata z dwóch spółek. Ja przypomnę, że rok obrotowy jeszcze się nie zakończył. Tak jak w przypadku RPC-u, wyniki spółki w znacznej mierze zależą od warunków atmosferycznych. Wchodzimy teraz w okres zimowy, okres, od którego zależy w dużej mierze zysk RPC-u i będzie to miało znaczny wpływ na wysokość tej możliwej dywidendy. W tym momencie nie decydujemy o tym, ile będzie spółki. Po zakończeniu roku, rozliczeniu księgowym w każdej spółce roku obrotowego będziemy podejmować decyzję. Dobrze, proszę poczekać, bo jeszcze nie jest koniec. Panu radnemu, panie radny, to rzecz jest mowa o tym, że spadną dochody, to one spadną od dochodów, które byłyby, gdyby tych zmian podatkowych by nie było. Panie Przewodniczący, ja pana nie pytałem, ja panu, wiem, że pan panie radny, ale, panu, ale ja poprosiłem panią skarbną, żeby wskazała. Pani skarbna, powiem panu dokładnie to samo. Natomiast pan doskonale prawdopodobnie wie, nie wiem, po co pan pyta, żeby udowodnić, że to zlikwidowanie podatku czy zmniejszenie ma wpływu dla miasta Lublin. Ma pan radny. Proszę bardzo, pani skarbna. Proszę Państwa, na poziomie utrzymane są podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, bo tu żadne zmiany nie były wprowadzone, opłata skarbowa, tu nic się nie zmienia. I to od osób prawnych, i od osób fizycznych w tych tytułach. Oczywiście jedynie w podatku od nieruchomości jest tutaj propozycja zwiększenia dochodów z tego tytułu i od osób fizycznych, i od osób prawnych. Oczywiście, że proponując stawki w podatku od nieruchomości, jest to uwzględnione już w tych dochodach, o czym wczoraj to również powiedziałam. Natomiast jeśli chodzi o PIT, panie radny, to PIT jest na poziomie roku 2019. Natomiast ja pokazałam wczoraj przy prezentacji WPF-u takie zielone słupeczki, jak wzrastał PIT z roku na rok. I były tam dwa lata ostatnie, 18-19, gdzie PIT wzrastał ponad 40 milionów złotych. Natomiast w porównaniu rok 20 do 19 mamy tylko niewiele ponad milion złotych i to raczej wynika ze zwiększenia udziału o 0,08 udziału w dochodach, we wpływach do gminy. Także jest na poziomie, czyli nie ma żadnego wzrostu. A więc to, co podaje się oficjalnie i publicznie, to są szacunki w skali roku, że z tego tytułu miasto mogłoby uzyskać 65 milionów więcej dochodów z PIT-u w roku 2020. Ale jest poziom tego roku. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Pan radny Brecz, proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jeszcze pytanie mam do tych spółek. Chciałem zapytać, bo w tamtym roku był założony zysk z dywidendy spółek, wypłata 8 500 000. W tym roku zakładamy na 22 miliony. Moje pytanie jest, z czego wynika ten wzrost, to po pierwsze, a po drugie chciałem zapytać, na co jeszcze jest wypłacany zysk ze spółek? Czy to jest jedynie na do miasta, czy są jeszcze jakieś instytucje, gdzie spółki wpłacają pieniądze, a jeżeli są, to proszę powiedzieć, ile zostało wypłaconych na te instytucje w tym roku i w przeszłym. Dziękuję. Ja dodam jeszcze tylko pytanie, czy spółka komunalna może mieć udziały w innych spółkach utworzonych przez gminę Lublin? Choć niekoniecznie jednoosobowych, ale mających również
udziały w większości bądź w dużej części. Panie dyrektorze, proszę. Szanowni Państwo, zysk, który mamy w budżecie wskazany jako wykonanie za 19 rok w wysokości 8 543 022 zł, jest to zysk faktycznie wypłacony, natomiast wypłacony w bieżącym roku. Natomiast łączna dywidenda z tych spółek w 18 roku, za 18 rok wyniosła 15 543 022 zł. Przewidywana wypłata w 2020 roku za zysk z 19 roku w wysokości 22 milionów bierze pod uwagę również to, że nie wypłacaliśmy w 19 roku zaliczki z zysku osiągniętego w 19 roku. Więc ten zysk będzie mieli możliwość wypłacenia go w pełnej wysokości. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy spółki wypłacają również poza właścicielowi, czy mogą wypłacić? Spółki Elbec i Jembelik są założycielami Fundacji Rozwoju Sportu jako fundatorzy. Na fundatorach ciążą pewne obowiązki, możliwości działania i część zysku jest również przeznaczona na funkcjonowanie Fundacji Rozwoju Sportu. A w jakiej wysokości? W wysokościach 500 tysięcy złotych. Jedna spółka i druga 500, czyli milion złotych. I my dajemy milion. Jeszcze nieruchomości. Odpowiadając na pytanie, czy spółki gminy lubi mogą tworzyć inne spółki. Tak, mogą, natomiast przy takim ograniczeniu, że spółka ZO nie może być jedynym wspólnikiem innej spółki ZO. W takiej spółce musi być również inny wspólnik. Czyli nie może być 100% udziału, tak? Tak. Musi być jeszcze inny wspólnik, który może być również spółka ZO, ale wówczas... Ale procentowo jest jakiś warunek? Nie, nie ma procentowo, nie ma ograniczenia. Musi być inny wspólnik. Dobrze, proszę. No ja jeszcze, bo nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o dwie bardzo ważne rzeczy. Proszę. A mianowicie, chodzi mi o opłaty, zaraz tu... zaraz. Opłaty adiacenckie, to będzie, nie wiem, no, opłaty adiacenckie, dlaczego zostają nadal, ile tu jest, 80, czyli ten sam poziom i później jeszcze mamy wydane, a już wiem, jeżeli chodzi o wcześniejsze wydatki, to są opłata za licencję, wykonywanie transportu drogowego i tu są taksówki. Również jest ta sama suma. Pojawiły się nowe taksówki Bolty i jak gdzieś echo niesie, będzie ich bardzo dużo. Czy one również ponoszą opłaty te związane z licencją? I czy liczba tych pojazdów, tych usług, działalności jest mniejsza, skoro jest taki sam przychód? To nie są chyba do końca taksówki, to jest przewóz osób. Pani, proszę bardzo. Szanowni Państwo, sprawa o transporcie, w transporcie jest nie tylko przewóz taksówkami, ale są przewozy okazjonalne. Firmy typu Bolt czy tym podobne korzystają z przewozów okazjonalnych, czyli mają stosowne licencje. Czy te licencje wykorzystamy z tych opłat, to jest zupełnie inny temat, bo te licencje jakby działają na terenie całej Polski. Czyli przedsiębiorca... Czy Lublin ma jakieś z tego faktu, że na terenie Lublina funkcjonują, bo chyba musicie zarejestrować, jakieś wymogi są, czy nie? Siedziba firmy jest w Warszawie i na każdy samochód wydawany jest wypis, to ma jeździć prawo na terenie całego kraju. No czyli nie, my nie mamy z tego tytułu żadne korzyści finansowe. Jeżeli firma ma siedzibę w Lublinie, to tak. Jasne. No to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać, bo nie widzę tutaj, jak już pytamy o te spółki. Jak jest ze spółką MKK? Ta spółka jest... To spółka córka.
może być i matka, i siostra, no nie, nie interesuje mnie coś innego. Kto finansuje tą spółkę, jakie ma dochody, ile osób jest tam zatrudnionych, bo tak naprawdę to o tej spółce bardzo mało wiemy, a dużo gdzieś tam dopłacamy do działalności ZDM-u, matki, NBK, więc to chcielibyśmy dowiedzieć się na coś na A ja spółkę. Mogę dodać jeszcze pytanie do tego tematu. I czym ta spółka się dokładnie zajmuje, bo ja tak naprawdę nie wiem, jaki ma dochód za ten rok, za wcześniej. A ja mogę dodać pytanie. Ja chciałam zapytać, jaki jest udział w spółce MKK, MPK, ewentualnie gminy Lublin. Skład procentowy udziałów stanowiących tą... Ale procent wystarczy. Pan dyrektor Mazur, proszę. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o spółkę MKK, jest to spółka, tak zwana spółka córka MPK. 99% przecinek posiada udział w tej spółce MPK, natomiast znikome kilka udziałów inna spółka ZO. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły działalności tej spółki, mogę Panu radnemu przedstawić, nie mam przy sobie rachunku zysków i strat, ponieważ nadzór nad tą spółką sprawuje MPK. Jest to spółka córka MPK. I pytanie zasadnicze, czy MPK jako główny udziałowiec, prawie 100%, ma zyski, dochody? Ja mam taką propozycję, panie przewodniczący, bo we wtorek mamy komisję, to może zaprośmy pana prezesa MKK, bo będziemy mieli kilkanaście, mam nadzieję, pytań do pana prezesa i też z tymi finansowymi rzeczami, dobrze? Jeżeli można. Przekażemy. Panie dyrektorze, jest to możliwe? Tak, oczywiście, możemy. Dobrze, to przekażemy teraz. Za pośrednictwem pana dyrektora. Jeżeli chodzi, pani radna, jeżeli chodzi o wyniki MKK, to może tak jak przed chwilą rozmawialiśmy, na kolejnym posiedzeniu zajmiemy się. No, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Panie prezesie Kubowskim, proszę. Bo wpływy są planowane, widzę, na 8 milionów. Pamiętam jeszcze parę lat temu to było chyba około 6 milionów, czyli przyrost o 30% w parę lat. Punktów sprzedaży alkoholowych chyba nie przybywa, jeśli tak to niewiele. Więc pytanie, skąd jest ten wzrost? Czy to jest wynika z tego, że jest wzrost wartości sprzedaży alkoholu w Lublinie? I niedawno chyba uchwalono podwyżkę akcyzy na alkohol od nowego roku i czy ten plan, te 8 milionów jakby uwzględnia to, czy to w ogóle nie ma, podwyżka akcyzy w ogóle nie ma wpływu na tę wartość? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ustalenie opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych, oczywiście jest to ustalane zgodnie z przepisami ustawy i tam jest ustalane to na podstawie obrotów z danego okresu. Z tego co pamiętam, są dwie płatności w ciągu roku i oczywiście tutaj z jednej strony jest to deklaracja i osiągnięty obrót, więc faktyczne wykonanie w sprawach sprzedaży, a z drugiej strony oczywiście, jeżeli mają, zmienia się cena napoju alkoholowego, to wpływa również na potencjalne obroty. Pierwotnie zaplanowane zostały na poziomie 8 milionów złotych, jeżeli będą wyższe z uwagi na ruchy cen alkoholu, oczywiście to wykonanie będzie relatywnie inne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytań więcej nie widzę. Przejdziemy do kolejnego działu. 758. Różne rozliczenia. Jesteśmy na stronie 9. A ja jeszcze do tego mogę sekundę wrócić. Wydział Komunikacji. Dlaczego jest taki duży spadek za dochodu wynikający z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czas tych pozwoleń? Króciuteńko, bo jest znaczący. Już wszyscy zarejestrowali auta. Proszę bardzo. W trakcie planowania budżetu pojawił się projekt ustawy Prawo ruchu drogowym, że mają zniknąć opłaty za kartę pojazdu, w ogóle karty pojazdu, nalepki kontrolne na szybę, jak również właściciele, którzy będą nabywali nowe samochody, mogą zachować dotychczasowy numer i tablicę. Zrobiliśmy taką
symulację, prawda? Z tego wynika, że dochody mogą spaść około 2,5 miliona złotych. I tak przyjęliśmy w projekcie. W tej chwili sytuację mamy tego rodzaju, że ten projekt na razie jest w szufladzie, co nie znaczy, że w każdej chwili może znowu się pojawić. O, jaka cenna informacja, nie widziałam. Dziękuję. Nie, dziękuję. Proszę bardzo, przewodniczący, raz. Ja jeszcze w tym dziale chciałbym spytać o opłaty adiacenckie. Zmniejszyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 140%. Zaledwie jest 80 tysięcy planowane na przyszły rok. My z drugiej strony nieustannie w ciągu roku przekształcamy grunty różne na grunty orne, na grunty mieszkaniowe, czyli inaczej mówiąc, bardzo poprawiają się te warunki po prostu i zyski, szczególnie deweloperów. A tutaj te opłaty mamy, no, delikatnie mówiąc, bardzo skromne. Z czego to wynika? Opłaty adiacenckie wynikają z operatów szacunkowych, które zrobią rzeczoznawcy, więc de facto nie mamy na to wpływu. Ta opłata jest pobierana wtedy, kiedy rzeczoznawca stwierdzi, że wartość działki po podziale wzrosła w stosunku do jej wartości przed podziałem. To też nie jest dla każdego podziału. Ale nie tylko po podziale. Przepraszam, jak mam działkę orną i zamieniona jest na budowlaną, to też nie ma od tego opłaty żadnej. Jak pan nie jest 5 lat, bo w ciągu 5 lat jak się sprzeda. To jest opłata planistyczna i to jest nie tam ta opłata. Jest w tym miejscu w budżecie. Także adiacencka jest od wzrostu wartości. W przypadku na przykład wybudowanej też drogi, czy uzbrojenia terenu, a budujemy drogi, uzbrajamy i nie rozumiem, dlaczego tak nadal mało. Ta opłata jest naliczana tylko wtedy, jeżeli podział jest na wniosek właściciela, tak? Więc jak gdyby nie ma to wspólnego z jakiego naszymi inwestycjami. Tam, ma. Inwestycji z widowej, po prostu ta opłata, tej opłaty się nie nalicza. Tylko w przypadku, kiedy podział jest na wniosek właściciela i na jego koszt. I to są takie przypadki, gdzie ktoś po prostu ma większą działkę i dzieli ją na pół, żeby sprzedać. Nie? Więc relatywnie nie są to też jakieś takie częste przypadki. No to tutaj te kwoty wynikają po prostu rok do roku z doświadczenia. No raz jest więcej, raz mniej. Tutaj ciężko zaplanować jakiś wzrost, bo to po prostu wynika z decyzji właścicieli. Z decyzji właścicieli. Jeżeli jest dużo podziałów, to wpływy będą większe. Jeżeli podziałów jest mniej, to będą po prostu mniejsze. Trzeba dzielić na paski. Ale są. Tutaj po prostu nie mamy możliwości jakiegoś reagowania czy podwyższenia. Dobrze, dziękuję. Pan radny Brecht, proszę. Panie dyrektorze, jeszcze pytanie do pana. W takim razie niech pan powie, bo był taki przypadek, zmieniliśmy plan zagospodarowania miasta dla Śródmieścia i tam była taka sytuacja, że jedna ze spółek, chyba wartość tej nieruchomości, mówię tu o BD-cie starym, wzrosła i to gigantycznie i ta spółka sprzedała, z tego co wiemy z medialnych doniesień, tą nieruchomość jednej ze spółek X. I ja chciałbym zapytać, ile w takim razie tej opłaty adiacenckiej wpłynęło do miasta? Pan sekretarz, proszę bardzo, pan sekretarz. Proszę państwa, jeżeli mówimy o takiej transakcji, nie wpłynęła ani złotówka z opłaty adiacenckiej. Natomiast jeżeli to miało wpływ, zmiana planu miała wpływ na podwyższenie wartości nieruchomości, to oczywiście wtedy jest opłata planistyczna przy zachowaniu określonych warunków, czyli niezbywania nieruchomości w ciągu 5 lat lub też niezbywania nieruchomości, a na przykład w przypadku przeniesienia nieruchomości udziałem ze spółki do spółki nie nalicza się wtedy opłaty planistycznej z uwagi, że nie dochodzi do transakcji gruntowej. Więc w tym przypadku trudno mi powiedzieć, to trzeba by zbadać, ale nie mówimy absolutnie tutaj o tej opłacie,
którym w tej chwili rozdziale jesteśmy i które stanowi przedmiot dyskusji. Dziękuję. Ale panie, ja, żebym miała pewna jasność. W wyniku podziału działki, bo mogą dzielić działki rolnej, każdy ma prawo, bo jesteśmy również gminą, która ma bardzo dużo gruntów rolnych, natomiast również są podziały, które, z których winny być pobrane opłaty adiacenckie wynikające z wzrostu wartości działki w przypadku uzbrojenia terenu również. Proszę Państwa, przy tego typu opłacie, jeśli mogę wyręczyć Pana Dyrektora, mówimy o trzech takich podstawowych czynnościach czy działaniach, przy których powstanie opłata. Poziom nieruchomości scalenie i poziom nieruchomości na cele wykorzystania konfiguracji oraz rzeczywiście budowa urządzeń. Natomiast to, co Pan Dyrektor wspomniał, podjęcie takich czynności nie jest równoznaczne z tym, że zostanie na końcu naliczona opłata adiacencka. Z uwagi na to, że to wynika z jednej strony z oceny rzeczoznawcy, jaka jest wartość nieruchomości, która powstała w wyniku tych czynności i w przypadku nawet kiedy ta wartość jest jakaś większa, to oczywiście nie pobiera się całej różnicy od wartości, która wynikała z tego podziału. W przypadku miasta Lublin jest odrębna uchwała, proszę Państwa, i z tego co pamiętam jest to chyba 30% wartości wzrostu. Ja w związku z tym, proszę Państwa, no, potocznie można uważać, że to są przeogromne wartości, natomiast tak do końca nie jest. To jest pierwsza podstawowa rzecz. I druga rzecz to jest dopiero pewien udział tej różnicy uchwalony na podstawie uchwały Rady Miasta, ponieważ ustawa daje takie plenipotencje Radzie. No, oczywiście to trzeba by zbadać każdą nieruchomość po oddzielnie. Natomiast jeżeli mówimy o zmianie planu zagospodarowania i zwiększeniu wartości nieruchomości w wyniku tego planu, to oczywiście nie jest to opłata tego typu, to jest to opłata planistyczna, w naszym przypadku pobierana, może nie tak, że pobierana, bo pobierana zawsze jest przez organ, ale ustalana w Wydziale Planowania. Dziękuję. Teraz Pan Przewodniczący Bubicz, proszę. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, Dyrektorze, Pani Skarbnik, mam takie pytanie odnośnie punktu opłata za usunięcie i przyjmowanie pojazdów usuwanych z ruchu publicznego na koszt właściciela. Mam nadzieję, że to pytanie nie padło, jeśli padło, to przepraszam. Mówiąc o mojej dzielnicy, w której ja mieszkam, Czechów, jest to naprawdę spory problem. Przyznam, że jesteśmy ten temat nieraz poruszaliśmy w rozmowie ze służbami, z policją, ze strażą miejską, że są tego świadomi i dużo pomagają, także za to dziękuję. Jest ona obliczona na kwotę 222 tysięcy. Ciekawi mnie, jaka jest metodologia obliczenia tego. Chciałbym się zapytać, jaka była planowana wartość właśnie z opłaty z tego tytułu na obecny rok i jak wyszła jego egzekwowalność? Jak od właścicieli miasto wyegzekwowało tą kwotę i czy faktycznie zostało wykonane to w ubiegłym, znaczy w bieżącym roku, może tak? 250. Tak. Dziękuję bardzo. Znaczy, ona jest zaplanowana tak, jak mamy mniej więcej wykonanie w tym roku. Zaplanowana na rok bieżący była w wysokości 250 tysięcy, ale tak naprawdę to trudno jest oszacować, ile będzie tych pojazdów usuniętych i jaki będzie koszt. Bo to nawet jak ktoś źle zaparkuje, to odpowiednie służby i my zajmujemy się ściąganiem tej opłaty. Jest odholowany pojazd na parking. Taki wyznaczony, który wybrany jest w drodze przetargu. Więc na dzień dzisiejszy, z tego co ja patrzę, za 10 miesięcy mamy tylko 220 tysięcy. Ja jeszcze. Dopiero podejmowaliśmy wczoraj wzrost opłat za rejestrację żłobków i klubów dziecięcych. I informacja, odpowiedź pani dyrektor, ile jest planowanych takich rejestracji, ja przypomnę, że ta opłata będzie wynosiła po podjęciu 1000 zł. A tu jest tylko zaplanowane 3000. Czyżby tylko 3 żłobki, w tym także i kluby, planowane są
planują rejestrację. Kiedy informacja była, iż ośrodki, bo często aplikacja jest to ośrodki zewnętrzne, że takich wniosków w innej jednostce samorządu czy u wojewody około 50. No właśnie. Jakoś mi tu nie gra to, co tu jest proponowane, a z tym, co jest planowane i z informacjami, które uzyskaliśmy. Albo wczoraj poważnie tylko te nowe się rejestrują. Nie wiem, czy no, ale trzy tysiące, czyli tylko trzy. Trzy nowe jest. Jak to jest? Czy na pewno? To rzeczywiście, proszę. No. Panie radny, rzeczywiście trudno jest przewidzieć, ile tych żłobków nowych powstanie. Na razie jest zaczynamy 3000, ale oczywiście ten plan może być zmiany. Ale ja pamiętam, ile mówiła pani dyrektor. Oczywiście nie wszystkie lubelskie, ale większość. Pan dyrektor uchwała wchodzi w życie od nowego roku. Które są już obecnie, będą dość dobre. Jak będziemy się zastanawiać, czy jest 3, a nie 4 tysiące, to w budżecie 2-miliardowym to... Ale nie problem jest tylko w zastanawianiu zwykłych cyfr, tylko każdy dochód, każdy wydatek w mojej ocenie ma być uzasadniony, realny, rzetelny, prawdziwy. I jeżeli ja wczoraj słyszę, że będzie ich więcej, a dzisiaj mi się... No, ale już nie dyskutujmy. Wydatek to nie jest tylko cyfra. Jasne. Przechodzimy dalej. Przechodzimy do działu 854 edukacja edukacyjna, opieka wychowawcza. Pan przewodniczący teraz proszę. Chciałbym spytać tutaj o dochody z burs szkolnych. Są na poziomie dużo wyższym niż w roku ubiegłym. Natomiast z tego co wiem, to miejsc za bardzo w bursach i internatach nie przybyło. Co więcej, wydaje mi się, że pan dyrektor Dziuba chce zamknąć, czyli zamknął jedną z burs i nie wiem, czy te młodzież z tej bursy, czy będzie rozlokowana w innych bursach, czy to będą wyższe koszty, będą ponosić zwiększone opłaty. Chciałbym tutaj się dowiedzieć, jak ten problem będzie rozwiązany i skąd taki wzrost po prostu opłat w tej bursie w porównaniu, w bursach szkolnych w porównaniu z rokiem ubiegłym. A ja jeszcze dodam, bo myślę, że mój kolega ma na myśli ogromny wzrost. Ja o ten pytam, jeśli chodzi o wyżywienie. I rzeczywiście niepokojące jest, że te opłaty wynoszące, wpływy wynoszące wartość za wyżywienie z 600 ileś na 1 400 000. Myśmy nie podnosili aż tak, czy w ogóle wzrośnie wyżywienie. Jeżeli tak, to niepokojące jest to, bo młodzież mieszkająca w bursach ponosi koszty i jak ile w tej chwili wynosi dzienny koszt wyżywienia i opłaty w bursach szkolnych. W tym momencie opłata za bursę jest 70 zł. Wyżywienia, tak? Nie, mówimy o opłacie. Tutaj... Ale i ja za wyżywienie później, przepraszam. Pan przewodniczący pyta o opłaty za bursy. Opłaty za bursy to jest tak zwane czesne, za koszt części miejsca. Liczą się tylko koszty materialne, bez pensji, pracowników itd. I zgodnie z zasadami, które obowiązują z rozporządzeniem ministra, do 50% rocznych kosztów w danej bursie możemy ustalić opłatę za miejsce. I podnieśli Państwo, przyjmując uchwałę od 1 stycznia zgodnie z założeniem budżetu i z uchwałą na wczorajszej sesji, że będzie ta opłata wynosiła 85 zł. Stąd jest różnica między tegorocznym planem 820 tysięcy, a przyszłorocznym 1 020 000, bo to jest tak po prostu miejsce jest tyle samo. My mamy praktycznie w tej chwili 100% obłożenie i nie przewidujemy tutaj jakichś, prawda, bo nie ma możliwości wzrostu. Natomiast jeśli chodzi o opłatę za wyżywienie, to proszę Państwa, generalnie od przedszkola po bursę obowiązuje zasada,
że opłata za wyżywienie, to jest tak zwany saldo kotła, ustala Rada Rodziców, znaczy ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców i wnioskuje do nas, do Wydziału o mózgu zatwierdzenie. Także tutaj nie ma już jednolitych stawów. Rodzice ustalają wspólnie z dyrektorem, ile przeznaczają na tak zwany sam do kodła i cała ta opłata, która jest niesiona przez dziecko, przez rodzica, musi wrócić w postaci posiłków do dzieci. Tutaj jakby nie mamy na to bezpośredniego wpływu, stąd takie właśnie, a trzeba pamiętać, że liczba korzystających, panie przewodnicząca, bo na razie z tego wynika, nie z wzrostu ceny jednostkowej, tylko z tego, że populacja dzieci korzystających globalnie jest większa niż w minionym roku, na przykład generalnie globalnie uczniów w tym roku na dzień 30, już bez rozbijania na poszczególne roczniki, na dzień 30 września mamy 1051 osób więcej niż w roku ubiegłym. Tak to w tej chwili wychodzi. Ale panie dyrektorze, żeby miała jasność, opłata za bursę jest stała i jest pewien planowany natomiast liczba miejsc w bursach również jest, można powiedzieć, stała, konstans. Tak. I teraz ja z tego wyciągam wniosek w przypadku ponad 100% wzrostu dochodów za wyżywienie, czy to oznacza, że mogą również korzystać w bursach z wyżywienia za opłatą uczniowie, którzy nie są mieszkańcami burs. Proszę. Ale o którym w tym momencie wybrałem? W którym punkcie pani... Za wyżywienie. Za wyżywienie było. Już mam zaraz problem. Panu mówię, panie dyrektorze, gdzie to oświadczenie jest. 1 400 000 jest, a było 600 000. Jest 1 400 000, dobrze, dobrze. Tak. Nie, no ale panie dyrektorze, tylko na to Internaty i oceny szkolne. Panie dyrektorze, 8, 5, 4, 5. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych. 854 010. To co było, to jest około 600 ileś, a planowane 1 400 000 i dlatego pytam. No już, proszę Państwa, nastąpiła w tym roku, w trakcie roku zmiana sposobu, jakby do tej pory te środki wpłacane na wyżywienie były na rachunek dochodów własnych, tak zwanych wpłacanych. Natomiast w tej chwili jest to bezpośrednio do budżetu, stąd w budżecie nagle... Jasne, już jest, czyli na pewno nie ma drastycznego wzrostu cen posiłku. Jest kwestia, że w innym miejscu jest to taki, w inny sposób jest to zakwalifikowane. Dziękuję. I tak rodzice ustalają to dyrektorom. Dziękujemy. Idźmy dalej. Przechodzimy do działu 855 rodzina. Nie widzę pytań. Strona 14, dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Radny Kresz, proszę. Chciałem zapytać ten wzrost o 2 miliony złotych, jeżeli chodzi o opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynika z tego, że w tym roku jak podnieśliśmy opłaty, to od marca i to nie uwzględniało tam styczeń, luty, czy o co z tym chodzi? W związku, panie radny, w związku ze zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości w porządku w gminie jest obligatoryjny obowiązek dotyczący selektywnej zbiórki odpadów. My za chwilkę zmienimy też deklarację w tym zakresie, już miasta powoli te zmiany wprowadzają. W związku z tym będziemy mieli możliwość wydawania decyzji dla tych zarządców, bądź dla tych osób, które nie segregują. Czyli nie będzie już możliwości wyboru, tak? Bo w tym momencie już mamy deklarację możliwość wyboru, albo segregujemy, albo nie. W tym momencie są instrumenty ustawy, które pozwalają na to, żeby wydawać decyzje w przypadku braku segregacji. Z tego tytułu powinny pojawić się dochody, bo wiemy o tym, że nie wszyscy segregują, pomimo tego, że takie deklaracje są składane.
Ustawa też jakby precyzuje, w jaki sposób mamy postępować, prowadząc takie postępowanie, czyli firma zgłasza nam taki przypadek. Następnie pracownicy wydziału kontrolują i na tej podstawie dokumentacji też zdjęciowej wydają decyzję. Natomiast jest jeszcze element potrzebny jeden do tego, to znaczy jeszcze jako samorząd opracować tak zwane standardy selektywnej zbiórki i to też ciąży taki obowiązek na każdej gminie. Także w momencie, kiedy takie standardy będziemy mieć opracowane, na tej podstawie będziemy weryfikować jakby takie przypadki i wydawać decyzję. Natomiast my wiemy już w tym momencie, że aktualnie firmy, wiemy ile takich przypadków jest, firmy nam zgłaszają to, natomiast my nie mieliśmy do tej pory takich twardych regulacji prawnych do tego, żeby takie decyzje wydawać.